Szef litewskiej Straży Granicznej ostrzega. Mińsk zmienia taktykę z migrantami. Litwa. Szef Straży Granicznej. Białoruś zmienia taktykę. Granice usiłują przekroczyć małe grupy migrantów. Zmienia się taktyka białoruskich struktur siłowych w kryzysie migracyjnym. Na granicę z Litwą spychane są małe grupy migrantów, oświadczył w poniedziałek szef litewskiej służby ochrony granicy państwowej w SAT, Rustamas Liubajevas. Zauważyliśmy, że zmieniła się taktyka przedstawicieli białoruskich struktur siłowych, powiedział Liubajevas w rozmowie z telewizją publiczną LRT. Wskazał, że migranci są spychani na Litwę bardzo małymi grupami, po 3, 4, 5 osób, co nieco utrudnia ich wykrycie i zatrzymanie. Minionej doby udaremniono 70 prób nielegalnego przekroczenia granicy litewsko-białoruskiej. Na Litwę zostało wpuszczonych dwóch Białorusinów, którzy wystąpili o azyl. Najwięcej przypadków nielegalnego przekroczenia granicy odnotowano na południu kraju, w pobliżu granicy z Polską. WSAT poinformowała, że w niedzielę zatrzymano dwóch Ukraińców, którzy samochodami Toyota Prius i Dacia Logan z polskimi tablicami rejestracyjnymi przewozili po 7 migrantów. Wobec Ukraińców wszczęto dochodzenie. W ocenie byłego ministra spraw zagranicznych Litwy, obecnie przedstawiciela MSZ do spraw migracji Linasa Linkevičiusa zauważalny obecnie, pewien spadek napięcia na wschodniej granicy Unia Europejska nie jest punktem zwrotnym w kryzysie. Najwyraźniej postanowiono podtrzymać napięcie i czekać na ustępstwa, powiedział w poniedziałek w rozmowie z radiem publicznym Linkevičius. W tym roku granicę litewsko-białoruską nielegalnie przekroczyło dotąd ponad 4,2 tysięcy osób, a prawie 7 tysięcy zostało zawróconych.